Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Felsbrun hashtag 70. Co? To okej. Okay. Nie, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bo zacząłem grupę czytać i w sensie nie był dobry pomysł, wiecie? Dlatego nagrywam Felsbruna odcinek 70. A, dobra, zapomniałem kupić pola. W sensie, tak, musimy kupić pole numer 7. Także kupiliśmy nowe pole. Dzisiaj je powiększamy. Powiem wam tak. O kurczę, to miałem trawę dosiać, ale dobra, to się później dosieje. Powiem wam tak. Że... A, bo to drzewo niby będzie widać tam z daleka, że są, ale tak naprawdę ich nie ma, bo ja usunąłem przed chwilą. Tak więc nie sugerujcie się tym. Kiedyś jeszcze jedno takie gówno było. Chyba, że to usunąłem. A jednak usunąłem, dobra. No i dobra, i zrobimy sobie obrys pola. Chyba puścimy sobie cosplaya powoli. Jakby tutaj sobie to... To ten. Żeby sobie to... Orał, no. W sensie... Powiększał pole. A ja będę się chyba pole zbadać, w sensie glebę. Chociaż nie miałem tego w planach, ale troszkę pojeżdżę sobie. Tam nie chciałeś tak bardzo w tą górę wchodzić. Dlatego tak zrobiłem. O, tutaj tak przejedziemy sobie. Sobie. Żeby nie było, żeby Michael się zranie przyczepił. Może uda się jeszcze kawałek dziesiątki powiększyć tam prosto. Bo nie... To jakby pół przejazdu, no to można się przejechać sobie. Dobra, tu już trzeba dać do lewy, bo tam to drzewko tak odstaje i nie będę cudował. Chociaż pewnie jak to będę uprawiał, no się nerwię, że tak zrobiłem, ale... Już pewnie najczęściej to będzie... O kurde. Najczęściej to pewnie będzie cosplay robił. Tak się przynajmniej wydaje. Tak więc będzie ciekawie. Na 2,5 przejazda, kurczę. I zrobię sobie to po prawej, tą mniejszą stronę. To co tutaj? Albo w sumie nie wiem jak to zrobić. W sensie wiem jak zrobić, żeby to, żeby chłopca jeździł, ale... Ale chyba sobie tą stronę zrobię właśnie. O, tą sobie tutaj krótką zrobię po prawej i wtedy sobie to nagram. Kurcik na szybko. Będzie chyba dobrze. Tak mi się bynajmniej wydaje, że będzie dobrze. Muszę się zapytać, co artysta chce. Bo mnie oznacza, ale nawet nie wiem, o co chodzi.
No i dobra, i jedziemy z tym koksem. Także jak będzie Felsbrun się nagrany, to kozak, bo od razu będę mógł go uploadować i zaraz sobie pójdę zrobić właśnie i się renderować. I jeszcze później sobie nagram kolejny odcinek z Właśnicy, bo trzeba cisnąć. Godziny wbijać trzeba farmingu, bo mam 764. Czy brakuje mi 36 godzin, a zostało ile dni? A ile zostało dni? 14. 36. Chyba 2 godziny wychodzi, tak? Czy ile? Czekaj, 36 podzielić na 14. No 2,5 godziny wychodzi. A 36 na 2 to ile wychodzi? 17, nie? O, 18, nie? Czyli muszę dziennie 2,5 godziny grać farminga, a już gram pół godziny, także luz. Także jeszcze 2 godzinki. Czyli to będzie akurat 16. Będzie odhaczony farming dzisiaj. Też pewnie znając mnie, to i tak będę dłużej grał. Pewnie jeszcze wieczorem pójdę sobie coś nagrać. Znaczy nagrać, no zagrać, o, może bardziej zagrać niż nagrać. Ale to się wszystko zobaczy. Kurde, no wapnem się nie uda zrobić, bym musiał pola zbadać. A badanie tego pola troszeczkę zejdzie. Chyba, żeby zrobić się w soi na 11, ale... Kurczę, nie wiem. Dobra, wiem, już mam plan. Ej, czemu klikłem B, a nie V? Mam genialny plan. Dobra, to jest super plan. Dzisiaj zrobię sobie cały odcinek powiększania, a czy cały, no. Robię sobie powiększanie całe tutaj, bez badania, no bo badanie sobie zrobię, wiadomo, po odcinku. Gleby, żeby was nie zanudzać tym. A w kolejnym odcinku 71. Tak, żeby nie było 71. Zrobię sobie wapno na tym polu dużym tu. Oczywiście kurz będę miał przygotowany na wapno. Że jak ja skończę. Jak ja skończę, to żeby. Będę chciał sobie 15-20 minut powapnować i wtedy wsiąść do siewnika znowu. W tym sezonie jeszcze się przemęczę jednym siewnikiem. Ale na żniwa już będzie na pewno kupiony. Na żniwo już na pewno będzie kupiony ten. Drugi siewnik do Jundira. Fajnie sobie na 2 lata siewniki. No aż to jest to z wapnem, nie? Wiadomo. No i elegancko idzie. Tu będzie fajny kawałek pola, bo tu był taki lasek dotąd, gdzie jest wyrównane praktycznie. To za dużo pola było odeszło, a parę drzewek musi być. Bo nie chciałem wszystkich usuwać. Dlatego parę sztuk zostawiłem. 32 minuty bieżąca sesja. Odcinek trwa 10 minut. A, bo 20 minut siedziałem w farmingu. Nie wiem czemu. A, bo zanim on mi się włączył, no właśnie, zanim on się włączył. W sensie save, zanim się włączył, to też troszeczkę zeszło. No i tak jakoś zeszło, potem tam poszedłem coś, potem poszedłem do kuchni na chwilę, potem tam się przeszedłem.
do pokoju. I mówię, stwierdziłem, dobra, trzeba jednak już zacząć nagrywać, no bo jest 14:04. No jak to też trzeba się wydać. W sensie wydać, w sensie. Wydać, w sensie nie wydać taki, że. Znaczy. Po prostu przesłać go na YouTube, o, tak chciałem powiedzieć. Zaplanować premierę, o, o tym chodziło. Więc zaplanować sobie premierę już. Włośnicę mam nagraną, Felsbruna mam nagranego. Do czwartku filmy mam, a dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj pewnie jeszcze nagram Włośnicę, jak mi się będzie chciało. Też po tym odcinku będę od razu tutaj glebę badał, żeby nie było. Bo później mi się nie będzie chciało. Bo ja lubię mieć Felsbruna od razu po odcinku ogarniętego. A dobra, to się poprawi po tym. Dzisiaj kolejnym przejazdem. Lubię mieć Felsbruna od razu ogarniętego po odcinku. Posiedzieć sobie dłużej. Ogarnę sobie go, żeby już na kolejne wejście na Felsbruna już nie było, że muszę sobie przed odcinkiem ogarniać, tylko. To po prostu odpalać OBS-a i nagrać, tak? No tutaj te długie teraz dwa pójdzie. Albo mówię teraz dwa pójdzie. Albo przejadę sobie jeszcze jeden ten poprzecznik, żeby na pewno zawracać. Chyba tak na full. Bez podnoszenia tego. No spokojnie sobie to zrobić. No pługiem tego nie może, no bo pługiem by troszeczkę słabo to szło. Niby pług ma 5 metrów, ale wiecie, no. To ma 6 metrów, jadę 24 na godzinę, a pługiem jadę 22 i tam trzeba by było podnosić go. W sumie tego też trzeba teoretycznie podnosić. Trzeba by było to obrazy tym pług, tak? Tam by były takie dzikie węże by były. W sumie to mogę 6-2 nastawić sobie na ten kuter. Dobra, zrobię sobie nakładkę taką, bo 6-2 będzie fajnie. Nie mogę teraz. Ale się wcaplało. Dobra, kurde, nie zdążę, bo mi prawie wyskoczy. Dobra, jakoś tak. No nie mogę z tego klawisza, ty. A, bo tam taki cypek wystaje, dobra, że już wiem gdzie. A, bo to poczekam aż na długę sobie wyjadę tutaj za chwilę. Wtedy tak go mogę puścić, on tam może sobie do asfaltu dojechać. To nieważne. Dobra, elegancko. Szkołę do 15. Thank you.
Elegancko. Barara. Jeszcze trzy przejazdy jogi do Siewnika. Będzie 15, będzie akurat 20 minut. No to mi zajdzie około 5 minut. I tam też zajdzie około 10 minut, czyli akurat będzie 30 minut odcinka. I cyk, dwa przejazdy. Tutaj te długie i te króciutkie, teraz dwa pójdzie. Podoba mi się ta robota. Elegancko idzie. Muzy nie mogę włączyć, no bo nagrywam odcinek, to raz, a dwa, że nie. Nie mogę włączyć, no bo nagrywam odcinek, tak. W sensie, że ten fest wręcz się sobie nagram, bo jutro jest do 15. Teraz jestem do 15 w szkole, to będę 16.50, to będę 15.52 w domu. W środę też jestem do 15 w szkole, to będę gdzieś 15, jeśli kuzyn nie wejdzie do domu, to będę o 15.20 w domu. Tak więc to jest, to tam wtedy można nagrać. Jeśli tak się uda, tak? A jak nie, to dopiero w czwartek. Jak nie, to chyba dopiero w czwartek będę mógł nagrać. Albo piątek. Przez czwartek to jest święto, to będzie pełna chata, tak średnio. To bardziej właśnie ze. No i elegancko. Barara. Nie będę zjeżdżał. Nie będę zjeżdżał z tego pola. Tu sobie zostawię John Deere'a tutaj, co później miniaturkę jakąś zrobię. Jeszcze nie wpadłem na pomysł jaką, ale... Zobaczę. Wyjdzie w pranie, jak to się mówi. Dobra, dwa przejazdy i ogień. To mnie się podoba. I dobra, jest to już tu. Wczoraj tylko? Nie wiem. Wczoraj na pewno miałem, ale czy jeszcze kiedyś? No dobra. Zapluje na wóz? Zapluje. Dobra, mam chyba na maksa ustawioną dawkę. Niech zapluje ten nawóz. Przynajmniej potem nie będę musiał nawozu dawać. No bo na soję nie trzeba nawozu. No ale... Dobra, ciul, niech już jedzie, tak. A czemu miałem na jeden kąt? Co ja robiłem fendem? Coś musiałem robić fendem, że miałem na jeden stopień. Tylko nie wiem co. No dobra. Coś musiałem fendem robić, ale nie wiem co. Serio. Nie wiem co. Nie pamiętam. Ale nie wiem czemu tak miałem na jeden stopień ustawiony. Serio. Ostatni raz to na pewno siałem, to wiem. W poprzednim odcinku siałem.
No właśnie, ja siałem. Już wiem, dlaczego miałem na ten stopień, bo siałem pole numer 25-26, tak, pod tym skosem jechałem. Dobra, to już wiem, dlaczego miałem GPS-a na 1 stopień ustawionego. Dobra, już wszystko wiem. Już wszystko wiem. A, i w kolejnym odcinku wam pokażę. No bo raczej dzień nie przeskoczy. Najmniej ja tak zrobię, żeby nie przeskoczył. Nie wiem, że sobie godzinę cofnę. Najwyżej godzinę cofnę. Trudno. Chociaż nie będę chyba cofnął. Bo muszę zrobić. Na 10 ma być jeszcze Saja. Czyli 10-7 na tym holu. Jak coś. Dlatego muszę zrobić takie coś. W sumie. Dobra, nie masz. Muszę zrobić. Dobra, nie wiem co. Dobra, nie wiem. Chciałem coś powiedzieć, co zapomniałem co. A, bo muszę jeszcze jeden odcinek zrobić, żeby na dziesiątce, w sensie muszę zrobić próby, zaplanować to zasiać na tym dniu, o. W sumie mógłbym to kolejnym dniu zrobić, czyli piątym, ale to wtedy już by był piąty, czyli to już by było tutaj, tu już by kiełkowało na 11, a tam by jeszcze, a tam dopiero było zasiane, no to tak. Tak ni w kij, ni w oko, nie? A tego sobie poczekam. Jadę na GPS-ie jak coś, dlatego jadę na półsiewnika. Bo tak mi GPS pasuje. No i elegancko, no. Jak wreszcie tą trzastkę kupić. Trzeba tą trzastkę teraz chyba kupić. Albo 9-8 te pola. Tak mi się wydaje. Jakie pytanie? Dobra, zaraz koledze tam odpiszę. W sensie koledze, no, bo ktoś ma pytanie do mnie. Na Discordzie, dlatego zaraz odpiszę, ale to po odcinku. Dlatego zrobię te dwa przejazdy szybciutko i kończymy odcinek. I będzie akurat te 30 minut. Kurczę. Ej, chyba dzwoni kurier. Ale spierdziela ten nos. Dobra, robimy to ostatni przejazd, zwijamy. Zwijam węgorza. Węgorze na dworze. Jak się śpiewa, już mi to. 25 minut. No to nawet się wyrobiłem szybciej niż 30 minut. Tak więc super, podoba mi się to. Cieszy mnie ta informacja niezmiernie. I powiem wam tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mi kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Tak, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się, na razie, cześć!
No i takim składającym się akcentem kończy ten odcinek. Na razie do następnego odcinka z Felsbruna, Włośnicy, Deforesta i wszystkiego. Także cześć.